Powołania wysłane! Kamil Grosicki i Sebastian Szymański największymi przegranymi w drodze do Euro 2020. Ja jestem Sarmata i zapraszam was na Euroraport, nasz nowy cykl przygotowujący do Euro 2020. Zaczynamy! Ku powieści tej nakłoń ucha. Wszyscy już pewnie mieliście okazję obejrzeć konferencję PZPN-u, zobaczyć listę powołanych zawodników, a to parę słów moich na temat tego, co o tym sądzę po konsultacjach wewnątrz redakcji SK. Pozornie można powiedzieć, że nie ma tu wielkich zaskoczeń, nie ma wielkich rozczarowań, oprócz tych, które zaznaczyłem we wstępie, na nich przejdziemy później. No, trochę nasza reprezentacja w tym roku jest wypadkową tego, jak wynikały kontuzje, kto akurat był w formie. No i tego, że trener Paulo Sousa przyszedł trochę jako strażak do reprezentacji. Przyszedł już po zakończeniu Ligi Narodów, przyszedł w styczniu, tak? W styczniu 2021, nie mając już żadnych meczów towarzyskich na początku, mając tylko 3 mecze eliminacji Mundialu. Przed w trudnym momencie. Nie ma więc co dziwić się, nie ma co się zastanawiać, dlaczego nie ma tu jakichś wielkich odkryć, dlaczego na tej liście, którą pewnie gdzieś w tej chwili widzicie albo przed chwilą zobaczyliście, nie ma własnego wynalazku trenera, taki głos czasem przebija z różnych materiałów, różnych komentarzy w internecie piłkarskich, że trener Paulo Sousa nikogo w zasadzie nie odkrył. No, trudno się temu dziwić, ponieważ no, nie było na to czasu. No, czy to była dobra decyzja, żeby zmienić trenera? No, wydaje się, że tak. Czy to była dobra decyzja, żeby zmienić trenera tak późno? To już jest inne pytanie, bo to jest trochę wpychanie nowego selekcjonera na minę, czyli rozpoczął swoją pracę trzema spotkaniami eliminacji Mundialu. No, wynik ich jest taki mocno średni, no bo co? I zwycięstwo i remis, no mogło być lepiej, mogło być gorzej, oczywiście sprawa otwarta. Przez 60 parę minut wygrywaliśmy na Wembley, więc można powiedzieć, że było blisko historycznego sukcesu. Natomiast no, w naszej kadrze jest, chyba nie ma nikogo, kim bylibyśmy szczególnie zaskoczeni. Nie ma tych dwóch wielkich nazwisk, no, przecież jednego wielkiego nazwiska podpory kadry Kamila Grosickiego, który wystąpił w ponad 70 meczach, miał masę goli i asyst. No i nie ma Szymańskiego, który też ostatnio łapał się regularnie. Natomiast no, jak przedził selekcjonera Paulo Sousa, jego problemem jest to, że gra na innej pozycji w klubie niż on go widzi. Co do Grosickiego, no bo to chyba najbardziej rozgrzewa opinie internautów, ekspertów i wszystkich, no. Tutaj myślę, że nie ma co mieć pretensji do trenera, ponieważ no, Kamil Grosicki trochę jakby sam się wypisał z tego, tak, no, zimą, kiedy w oknie transferowym bardzo mocno grzany był temat tego, czy Grosicki wróci do Polski, czy wróci do Pogoni Szczecin, mówiło się o Legii Warszawa, mówiło się o kilku innych klubach, no generalnie o Ekstraklasie, czy może jakichś tam dalszych kierunkach lepszych lig, ale no, też bardziej preferyjnych niż Anglia. Było wiadomo, że w West Bromie Kamil wiele nie zagra. Jeszcze przed samym okienkiem dostał kilka meczów, kilka spotkań. Po chwili no, chyba chciałby się zaprezentowany przez klub, przez West Bromwich Albion. Natomiast no, niewiele z tego wyszło. Kamil Grosicki stwierdził, że woli zostać w Premier League. Oczywiście, na pewno jest to decyzja bardzo korzystna finansowo i też nie ma co bardzo tutaj Grosickiego hejtować, no bo to jest zapewne jego ostatni tak dobry kontrakt w życiu. On dzięki temu, że dostał kilka spotkań, jego pensja wzrosła, tak? O ile dobrze pamiętam, do 40 czy nawet 50 chyba tysięcy funtów tygodniowo. Więc no, są to olbrzymie kwoty i w zasadzie prawdopodobnie ostatni tak liczny kontrakt. Natomiast no, chyba nawet jeden z wywiadów Kamil Grosicki sam uznał tak trochę z smutkiem, że no, on jeszcze wtedy w zimą, że piłkarz, który nie gra, nie ma szans jechać na Euro. Może spodziewał się, że trochę zagra, może myślę, że będzie dostawał więcej minut. No, zmienił się trener w West Bromie w międzyczasie, tak? No, może miał jakieś nadzieje, natomiast no, były to nadzieje, jak widać, płonne, bo ostatni mecz w lidze angielskiej Kamil Grosicki rozegrał w styczniu. Potem grał trochę w drużynie rezerw, gdzieś chyba w jakiejś młodzieżowej, nawet nie wiem na jakiej zasadzie do końca. Ale no cóż, no. Czy dziwi jego nieobecność? Trochę może martwić, bo Grosicki zawsze w kadrze dużo dawał, zostawiał na blisko serce, dużo próbował, na pewno próbował dużo. Różnie było, raz wychodziło świetnie, raz wychodziło tak niezbyt świetnie. Trochę szkoda, bo to piłkarz, który ma najlepszą koincydencję z Lewandowskim, który ma najwięcej do niego podań, najwięcej wspólnych akcji wypracowanych, najwięcej asyst. Natomiast no, nie ma co się dziwić, że no, starszy już piłkarz po 30, który no, nie gra regularnie, a w zasadzie nie gra w ogóle, nie zapał się do kadry, według powołania jest na liście rezerwowej, co swoją drogą w sytuacji Grosickiego
bardzo małej ilości gry w całym tym roku i nie grania od pół roku zupełnie, tak można uznać za sukces pewnego rodzaju. Trajacie wygląda sytuacja z Szymańskim, który w lidze rosyjskiej rozgrywa swój najlepszy w życiu sezon, który ma chyba 6 asyst, o ile pamiętam, no tylko jedną bramkę, no, ale gra na pozycji defensywnego pomocnika, no, ale z tego co patrzyłem, to gdzieś latały te informacje po internecie, że ma trzecią najwyższą liczbę odbiorów w lidze rosyjskiej, no generalnie oceniany jest bardzo wysoko, jako jeden z najlepszych zawodników na swojej pozycji, chociaż tu zrobiłem drobny błąd, bo gra bardziej na 10 niż na 6, przepraszam, przejęzyczyłem się, no. Nie ma może takich ofensywnych liczb, natomiast no, znany jest właśnie z tego odbioru, z tych innych spraw. No i tu mówi się, że mógłby być świetnym zastępcą, czy za Zielińskiego, czy za kogoś z środka pola, kto mógłby wylecieć. No. Problem u nas jest taki, że no, do tej pory przez obydwu selekcjonerów, przez Jerzego Brzęczka i przez Paulo Souzę, wystawiany był głównie na skrzydle, tak, głównie na prawym skrzydle. I wiele osób pamięta ten mecz z Węgrami, który też mieliśmy na kanale SK okazję wspólnie z wami komentować. No, wydawało się, że był pierwszy do zmiany, no i został zmieniony i że to była potrzebna zmiana, tylko Szymański grał trochę nie na swojej pozycji, więc trochę selekcjonerzy mu z jednej strony zrobili krzywdę, a z drugiej strony, no to jest trochę co wynika z moich pierwszych zdań, że no, Paulo Souza nawet za bardzo nie ma czasu i okazji wypróbować go gdzieś na innej pozycji, no bo zaczyna meczami o punkty, no i nie wrzuci zawodnika, który do tej pory w kadrze rozgrał 10 meczów na skrzydle i nagle nie wrzuci go pewnie na 10 czy 8. Jeżeli chodzi o bramkarzy, to oczywiście sprawa jest jasna, Szczęsny i Fabiański byli pewniakami. Okazuje się, że jednak Skorupski, a nie Drągowski jako ten trzeci, no to już można polemizować, ale nie jest to specjalnie istotny spór. Obydwaj ci bramkarze zasługiwali. Można by tu jeszcze dokoptować Gikiewicza, gdyby ktoś chciał. Można by pewnie dalej poszukać bramkarzy. No, z bramkarzami w Polsce raczej nigdy nie ma problemu, więc no, nie ma też się chyba nad czym tutaj skupiać. Jest tylko Majecki, młody bramkarz, który jest wzięty tutaj z gwiazdką do tego składu, bo on jest tylko na zgrupowanie w Opalenicy. Tak? On wie, że jest tym dodatkowym 27 piłkarzem, który na Euro nie pojedzie, chyba że no, ktoś dozna kontuzji. No, wtedy oczywiście się może zmienić. Natomiast jest takim bardziej do treningu, bardziej do wewnętrznej gierki. No, też nie ma się co dziwić, no bo Majecki no, co, chyba zagrał jeden mecz w francuskiej Ligue 1. Może gdzieś tam dwa na pewno, niby bramkarz Monaco, ale na głęboki, rezerwowy, no trochę w pucharze pograł Francji, to tyle. Obrońcy, czyli co? Bednarek, Bereszyński, Dawidowicz, Glik, Helik, Kędziora, Piątkowski, Puchacz i Rybus. No, tak. Powraca Tomasz Kędziora, największe chyba zaskoczenie poprzednich powołań. Tak, ja mam gdzieś tu kartkę z powołaniami z marca, no to wtedy faktycznie brak Kędziory trochę zaskakiwał, no tym bardziej, że jest to podstawowy gracz. Tak, Dynama przecież grający długo w Lidze Mistrzów, a później w Lidze Europy, więc no, na swojej pozycji jeden z lepszych, no i też jeden z największych wygranych kadencji Jerzego Brzęczka. No ale cóż, dla niego karta się obróciła, jedzie na Euro, no i nie ma się co dziwić, tylko się trzeba cieszyć. Cóż, co dalej? No, Helik trochę zgrillowany przez internautów no, po wejściu w kadrze, no, to faktycznie były dwa niezbyt udane mecze. Natomiast no, wybrany piłkarzem swojej sezonu, swojej drużyny z dobrymi liczbami, no, miejmy nadzieję, że to jest młody chłopak, że się przełamie, że no, tutaj zebrał pierwsze szlify, a na tym dłuższym zgrupowaniu zgra się z drużyną, tak, no pamiętajcie, że przecież te mecze marcowe, no to były też jakaś jazda bez trzymanki, to teren Souza miał chyba trzy jednostki treningowe przed pierwszym meczem, no to były jakieś takie, no dosłownie bardzo, bardzo trudne warunki, więc miałem nadzieję, że tutaj tylko będzie tylko lepiej. No cóż, wyleciał Walukiewicz, który faktycznie w Cagliari nie gra w zasadzie od zmiany trenera, tak, nie gra od prawie pół roku w Cagliari. To cóż, też nie ma zaskoczenia, że obrońca, który musi być jednak w rytmie meczowym, musi jednak dotykać tej piłki, musi być zgrany. No jeżeli nie gra pół roku, to ten. Szkoda, bo w zeszłym roku uważaliśmy Walukiewicza za takiego pewniaka, za człowieka, piłkarza, który zapewni nam następstwo, może za Glika, jeśli w parze z Bednarkiem, albo w trójce z nimi przez najbliższe wiele, wiele lat. I tak jeszcze może się zdarzyć, może po zmianie klubu, może po jakimś wypożyczeniu się odbuduje. Natomiast no, na tą chwilę no, wyskakuje z kadry i no, nam Euro nie jedzie. Problemy z kontuzjami to pewnie omówimy sobie jeszcze w innym odcinku. Na razie taki szybki tylko o powołaniach. Nie ma, no ale nie ma Recy, nie ma alternatywy na lewej stronie, no bo tylko Rybus, no bo kontuzje. Pomocnicy. Frankowski, Jóźwiak, Klich, Kozłowski, Krychowiak, Linetty, Moder, Płacheta, Zieliński.
Tak. No, lekkie zaskoczenie z Frankowskim. No bo, no co, chyba tylko 5 meczów rozegranych ostatnio. No, ten sezon też inaczej w MLS-ie wygląda. Cóż, no to pewna nie wiadomo. Zobaczymy, jak tam selekcjoner na niego spojrzy. Reszta raczej standardowo, no najwięcej tutaj pytań, tak, na zasadzie, czy warto brać 17-letniego Kozłowskiego, który no nie jest nawet do końca podstawowym piłkarzem Pogoni Szczecin, bo on chyba nie rozegrał w tym sezonie Ekstraklasy ani jednego meczu w wymiarze 90 minut. Jest oczywiście tym takim, który wiele grał, bardzo często wchodził, czasem zaczynał, ale no jednak młodzikiem, który tam no jest wielkim talentem, wszyscy go mają o nim dobre zdanie na temat jego pracowitości, na temat jego działania, no ale pytanie, czy to już jest piłkarz na euro. To jest zawsze trochę taka dyskusja, czy powinniśmy brać w 100% piłkarzy najlepszych w tej chwili, czy może powinniśmy wziąć tych najlepszych do pierwszego składu i obudować ich trochę młodymi, perspektywicznymi, z którymi kadra może będzie miała później trochę też pożytku. My tu mamy KSK do Kozłowskiego, no pewien też sentyment, no bo to chłopak z Koszalina, z Akademii Bałtyku, przeniósł się później do Szczecina, do Pogoni Szczecin, więc no z regionu i z naszego miasta niezbyt wielu mieliśmy kadrowiczów, no oczywiście trzeba wspomnieć Sebastiana Mile z tych od niedawnych, także dla my tu pozytywnie patrzymy i prywatnie się cieszymy. Miejmy nadzieję, że nie zawali. No, 17-latek na dużym turnieju w Polsce to już dawno tego nie było. Okej. Okay. Napastnicy. Napastników jest formalnie według rozpiski aż 5, także agresywnie wyjdziemy. Chociaż oczywiście, no, co, pewniaki, czyli Lewandowski, Milik, Świderski już z debiutem w kadrze, z golem w meczu z Andorą. Świerczok, no, z Ekstraklasy debiut. I Kownacki powraca po dłuższej przerwie, chociaż był tam w tej bardzo szerokiej kadrze w marcu. Kownacki może trochę bardziej w charakterze gracza grającego na lewym skrzydle, takiego z zacięciem ofensywnym, ale lekko ustawionego z boku. No, oprócz tego, że miał duże problemy w Fortunie Düsseldorf, grający obecnie w drugiej Bundeslidze, no to przynajmniej tu w formie, bo z tego co patrzyłem, no to nie oglądam drugiej Bundesligi, ale sprawdzając jakieś statystyki, w ostatnich meczach dużo zagrał, kilka bramek, asysta, więc no, w dobrym momencie. Miejmy nadzieję, że no to jest też zawodnik, który może zabezpieczyć i skrzydło, i napad, i coś. Cieszy pięciu napastników, czyli to, że nie chcieli grać agresywnie. Martwi trochę to, że no niestety kontuzja piątka pozbawiła nas jednego chyba z najbardziej użytecznych w kadrze piłkarzy, takiego jokera i takiego gracza, który zawsze, nawet jak nie grał dobrego meczu, to mógł gdzieś się znaleźć i gola strzelić. Także pewnie wyjdziemy Lewandowskim, Milikiem, a reszta to zobaczymy. No. Świerczok z Ekstraklasy, tak, no z Rakowa Częstochowa, najlepszy polski napastnik w lidze, tak. Tu ludzie pytali, ludzie w internecie czytałem już komentarze, gdzieś tam na jakichś grupkach rozmawiałem, czy może warto by kogo innego zamiast tego Kownackiego, który w drugiej Bundeslidze gra, albo kogo innego, tylko problem jest taki, że w naszej Ekstraklasie to w zasadzie Polacy nie strzelają, tak. Kurę strzelców Pekard na drugim miejscu, no właśnie, Świerczok, który jedzie na euro, a potem długo, długo nic i kolejni Polacy, którzy mają kilka bramek, a zwłaszcza to są już na wiele niższych pozycjach, więc w zasadzie nawet nie byłoby za bardzo kogo wziąć, a z lig zagranicznych no to tak samo. No. Mieliśmy w którymś momencie tych trzech zawodników napadów w prime, mówiło się o tym dużo, że jeszcze kiedy Piątek był w Milanie, no Milik ze sezonem życia w Napoli, Lewandowski, wiadomo jak zawsze Lewandowski, że wszystkie kraje mogą nam zazdrościć naszej trójki ofensywnej. Gdyby oni teraz tak było dalej, byli wszyscy dobrze, to było pół biedy, ale niestety trochę nam się ten skład posypał. No i lista rezerwowa i zaraz tu przejdziemy też, czyli Augustyniak, Gumny, Grosicki i Szymański, tak? No i poniekąd Majecki, tak? Który jest z tym takim 27, który jedzie. To jest chyba największe takie zaskoczenie i największa zmiana w stosunku do poprzednich selekcjonerów i też jedno z największych pytań, czy dobrze zostały te powołania wykonane, no bo trener Souza przyszedł z takiej koncepcji, że bierze na zgrupowanie w Opalenicy tylko tych, co jedą na euro, tak? Z wyjątkiem jednego bramkarza czwartego dla wyrównania pewnie tych składów, bierze tylko tych, co jadą na euro. Nie chce, nie stawia na wewnętrzną rywalizację, nie stawia na jakieś tutaj, no, nie daje nadziei tym innym piłkarzom, że mogą pojechać. Oni są w charakterze rezerwowych, ale tylko w sytuacji, gdyby były jakieś kontuzje, gdyby był COVID, gdyby były inne tego typu problemy.
To jest dosyć duża zmiana w stosunku do poprzednich selekcjonerów, no bo Adam Nawałka powoływał najpierw było pierwsze zgrupowanie, jedno było w Arłamowie, a drugie było gdzieś na północy w Jastarni, no w Juracie chyba. Ten, no na początku tam było około 40 piłkarzy się przewinęło, pierwsza eliminacja, potem druga eliminacja. Miał być wielki sparring na koniec, gdzie może było coś jeszcze zmienić. Niestety albo stety, no burza odwołała ten sparring, no i pojechali ci, co mieli pojechać. Może szkoda, bo może by ktoś inny wtedy wskoczył do składu na Mundial 2018. Także no, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że selekcjoner wie, co robi. No trochę go żeśmy wzięli po to, żeby zmienił metody, to może jest plus. Z drugiej strony doświadczenie uczy, że na prawie każdym z tych zgrupowań w ostatnich latach no ktoś wylatywał ze składu z kontuzją, tak? No, przypominając najłatwiej Kamila Glika, który miał problem, no w końcu pojechał na Mundial, no, ale do dzisiaj się zastanawiamy, czy w sumie powinien pojechać na Mundial, czy on był do końca wyleczony, czy nie był wyleczony, ale zawsze ktoś łapał kontuzję i no teraz w sytuacji, gdy kontuzji nikt nie złapie, no to okej, okay, no to pojadą ci, co mają, ale jakikolwiek problem, również zdrowotny, również wirusowy, no w zasadzie powoduje, że wraca, wpada nam do składu rezerwowy, który nie był na zgrupowaniu, nie był zgrany z drużyną, nie ćwiczył taktyki, nic takiego nie robił, no tyle, że podobno ma siedzieć pod telefonem, być gotowy, no nie wiem, równie dobrze, ja mógłbym być pod telefonem sobie w domu, dwa razy pójdę na Orlika pokopać z chłopakami, raz na rower, może Paulo Sousa się do mnie odezwie, trochę tego nie rozumiem, znaczy rozumiem zarysowanie wyraźnie hierarchii, tak, że są ci zawodnicy, którzy jadą, to poszerzona kadra przez UEFA, tak? UEFA poszerzyła kadrę na Euro do 26 zawodników zamiast do 23 jak to zwykle. Są dodatkowe możliwości tej substytucji, gdyby tam były kontuzje, gdyby były sprawy wirusowe, to część z nich może jeszcze wskoczyć na samym turnieju. Wysyłanie powołań teoretycznie ostatecznie jest do 1 czerwca, więc jeszcze chwilę byśmy mogli tutaj coś zamieszać. Ale no rozumiem to, ten podział, hierarchię, tą wyraźną hierarchię na tym pierwszy, drugi skład i tak dalej, na rezerwowych. Ale wydaje mi się, że jeżeli ci rezerwowi mieliby mieć jakąkolwiek większą szansę naprawdę no, wziąć udział w Euro i coś tym Euro zrobić pozytywnego, no to powinni jednak na to zgrupowanie pojechać, powinni jednak być pod grą, no bo jak Grosicki, który nie grał przez cały prawie sezon, a przynajmniej od pół roku nic nie grał, ale jest rezerwowym, w przypadku jakiejkolwiek kontuzji zostaje dowołany, no i co, no i w zasadzie jak on miałby, nawet gdyby chciał, nawet gdyby się uparł, gdyby nic innego nie robił, tylko ćwiczył, to tak. Przecież tak, sezon ligowy w Polsce zakończony, w innych krajach powoli kończy się, wszyscy lecą na urlopy, piłkarze, ci, którzy nie biorą udziału w Euro, będą siedzieć w ciepłych krajach, opalać, pić drinki z parasolką i bardzo dobrze, ja nie mam do nich pretensji, tylko z kim Grosicki zagra? Może zagrać z kilkoma kumplami, no może zagrać gdzieś tam, może z jakimiś młodzikami gdzieś tam, jakieś zajęcia, no ale no co, nawet jakby zawziął się i rzucił wszystko inne i chciał trenować, być teraz pod prądem, tak, być, czekać na ten telefon, że może ktoś wypadnie, być tym rezerwowym, no to jego trening będzie pewnie niewiele warty, no bo cóż, no zrobi, trochę pobiega, pojedzie na rowerze, jak sam postrzela sobie bramki, może znajdzie kumpla, który mu pobroni, no to takie mówię, orlikowe metody. Więc wydaje mi się, że nawet gdyby chciał zarysować taką mocną hierarchię już przed Mundialem, żeby oni wiedzieli, że mają małe szanse wzięcia udziału w Euro, oczywiście nie w Mundialu, no to wypadałoby jednak wziąć całą ekipę, wszystkich tych jednak 30, może nawet dwóch piłkarzy. Poprzedni selekcjonerzy brali tylu piłkarzy przy niepowiększonych kadrach, nawet więcej nieraz. A tym razem akurat w tak ciężkim sezonie, gdzie jest tak wiele kontuzji, tak dużo obciążenia, tak wielu graczy jest naprawdę zmęczonych sezonem i spora szansa, że ktoś wyleci, wydaje się, że takie rozwiązanie miałby najwięcej sensu. No, niektórzy mogliby pewnie powiedzieć, że to jest przynajmniej jakaś oszczędność. Natomiast no, przy tym, jakie są dochody PZPN-u, również z racji tego, żeśmy się na to Euro zakwalifikowali, jakie są ogólnie koszty organizacji wyjazdu, to myślę, że jednak cztery dodatkowe miejsca w hotelu i w autobusie dla piłkarzy reprezentacji by się mogły znaleźć. Bo samo branie tylko czterech rezerwowych jest już trochę no, małym liczbą, trochę ryzykowne. A to, że oni nawet nie są w tym samym ośrodku, nie biorą udziału w treningu, w rytmie treningowym, nie są pod grą, nie są, no to cóż, moim zdaniem to błąd, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, ja nikomu nie życzę kontuzji, miejmy nadzieję, że pierwszy skład po prostu pójdzie i zagra i będą to po prostu najlepsi w tej chwili osiągalni gracze. Ale różnie może być, wszyscy wiemy, że sezon jest dość szalony.
To będzie dziwne euro, rozgrywane w wielu miastach, część z tych miast poprzenoszona. Myśmy mieli wyjątkowego pecha w naszej grupie, tak? Zamiana na Irlandii, na Petersburg, zamiana Sewilli na... zmiana Bilbao na Sewillę. No, trochę tu będzie problemów, dziwny terminarz, zmiany, kontuzje. No, o tym wszystkim sobie na pewno jeszcze powiem w kolejnych odcinkach naszego euroraportu. Na razie pod tym odcinkiem proponuję, napiszcie w komentarzach, co uważacie o tych powołaniach, czegoś z piłkarzy szczególnie wam zabrakło, czy uważacie, że czy kogoś jeszcze powinien teren sprawdzić, czy powinien rozszerzyć tą listę rezerwowych. A może odwrotnie, może uważacie, że teren zrobił dobrą robotę, że tak powinno być, że nie ma co ciągać zawodników, którzy i tak pewnie nie pojadą, no bo z tych zawodników, których wziął Adama Nawałka na pierwsze i drugie zgrupowanie, no to zazwyczaj nikt nie pojechał. Ci, co się wyróżniali, jak wtedy właśnie Frankowski, jak inni, no i tak nie pojechali na mundial, więc w zasadzie to byli tak sobie na wycieczce i zgrywali się z reprezentacją, w której potem nie zagrali, no dopiero lata później. Także dawajcie znać, co wy o tym sądzicie, dawajcie znać, jak to widzicie. I cóż, będziemy śledzili informacje o euro, będziemy na pewno robili kolejne odcinki. Postaramy się, żeby ta seria była na początku tygodnia, może też pod koniec. Zobaczymy, w zależności też na pewno od ilości informacji, które napływały, od tego, jak bardziej będą się zbliżały mecze, tym więcej będzie pewnie wiadomo, tym może częściej się będzie pojawiały. No na razie taki pierwszy odcinek po powołaniach. Dajcie znać, czy wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, to co? Jeżeli wam się nie podobało, to też co można by poprawić. I ja się będę z wami żegnał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Ja jestem Sarmata. Zapraszam was na obejrzenie kolejnych odcinków Euroraportu, innych materiałów na kanałach Sprzedaż Kompanii, na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie, na Twitterze. Nawet gdzieś nas można znaleźć w różnych miejscach. Zerkajcie, jest u nas sporo materiałów innego też charakteru. Są materiały gamingowe, są RPGi. Ogólnie o fantastyce, jakieś wyjazdy, Laudato Si, encyklika, inne sprawy, także polecam to wszystko. A jeżeli chodzi o same rzeczy piłkarskie, to pewno widzimy się w piłkarskim podsumowaniu tygodnia. No i cóż, jak będą ciekawe mecze do streamowania, to pewnie na streamach tych meczów. Do zobaczenia i cześć! Ludu wierny mój, a posłuchaj...